Mateczny to w Krakowie słowo rondo. Na Matecznym krakowianie się umawiają, na Matecznym wsiadają, wysiadają z autobusu lub tramwaju. Ilu z nich wie, że to ruchliwe skrzyżowanie nosi imię podgórzanina Antoniego Matecznego, założyciela uzdrowiska, człowieka, któremu spełnił się podgórski i amerykański sen. Ponad wiek temu, nie dalej jak 10 minut od rynku podgórskiego, młody, energiczny inżynier z Dolnej Austrii urządził uzdrowisko. Zakupił fajansowe wanny, porcelanowe dzbanuszki, urządził czytelnię i park. Zdarzenie, które wpłynęło na całe życie Antoniego Matecznego, miało miejsce podczas kopania przydomowej studni. Odkryte źródło wody o charakterystycznym siarkowym zapachu poddano badaniom i uznano za znakomite panaceum na reumatyzm, choroby skórne, przeziębienia, a nawet zołzy. Los podarował Matecznemu niepowtarzalną okazję, a on doskonale ją wykorzystał i 25 września 1905 roku otworzył balneologiczny zakład kąpielowy wody siarczkowo-solankowej w Podgórzu. Zakład działał nieprzerwanie do II wojny światowej. Łagodne spojrzenie przedsiębiorczego podgórzanina znamy z fotograficznego portretu, który posiada w swojej kolekcji nasze muzeum. Na wystawie w Muzeum Podgórza, obok tego zdjęcia na dawnej pocztówce, widać charakterystyczny budynek w otoczeniu bujnej zieleni. Dziś, obok ruchliwego ronda, zaledwie nieśmiało koniuszkiem komina wyłania się zza billboardów reklamowych. Bo budynek wciąż tu jest, podobnie jak zaczopowane po II wojnie źródło leczniczej wody. Trudniej byłoby spotkać w tym miejscu ceniącego ciszę i zieleń samego pana Antoniego. Być może po prostu na rondo Mateczny trudniej mu trafić. Umawiajmy się zatem w miejscu o właściwej nazwie. Przy rondzie Antoniego Matecznego, u źródła opowieści.